Charley to zły i mściwy stwór zamieszkujący śląskie kopalnie Kruszców, między innymi te w Tarnowskich Górach i w Bytomiu. Na ulubioną rezydencję upatrzył sobie jednak kopalnie Wolkuszu. Kiedy około XVI wieku znajdujące się tam płytkie pokłady srebra wyczerpały się i ludzie zaczęli drążyć głębiej, Charley robił wszystko, by przegonić gwarków spod ziemi. Zasypywał korytarze. Zalewał je wodą, obrywał ze stropu olbrzymie głazy i łamał drewniane stemple jak zapałki. Górnicy złożeczyli duchowi, ale nie zniechęcali się do dalszej pracy i wydobycie szło pełną parą. Do czasu. Czego nie potrafił zdziałać zły demon, sprawili sami ludzie. W czasie potopu Szwedzi zdobyli Olkusz, splądrowali miasto i kopalnie, a górników zabrali do robienia podkopów przy oblężeniu jasnej góry. Tam wszyscy gwarkowie ponieśli śmierć z ręki obrońców. Sztolnie opustoszały, zaś Szarlej znów stał się jedynym i niepodzielnym władcą swego podziemnego królestwa.